Dzień dobry, witam Państwa. Znajdujemy się w jednym z sadów w okolicach Grójca. W ostatnich tygodniach podróżujemy po całej Polsce i badamy dojrzałość zbiorczą różnych odmian jabłoni. Na chwilę obecną można zauważyć, że odmiana szampion bardzo mocno przyspieszyła i jej zbiór w tych okolicach planowany jest gdzieś na początku przyszłego tygodnia, czyli poniedziałek, wtorek. Z kolei jeżeli chodzi o Retiona Prince'a, zauważamy, że pomimo iż większość owoców na drzewie już ma fajny kolor, optymalny kolor, wciąż rozkład skrobi jest za słaby, więc z tą odmianą należałoby trochę się wstrzymać. Marek, co sądzisz o tej sytuacji? Dzień dobry Państwu. Zdecydowanie tutaj podzielam opinię Łukasza. Oczywiście w zależności od regionu ten zbiór może się różnić nawet o kilka dni, bo w rejonie Sobień, Jezior i Wilgi zbiór szampiona wielu sadowników rozpoczęło z początkiem tego tygodnia, poniedziałek, wtorek. Jędrność szampiona około 7 kg, ale już dosyć intensywnie postępujący rozkład skrobi. Także pamiętajmy, że tego szampiona do długotrwałego przechowywania powinniśmy umieszczać w komorach z jędrnością co najmniej te 6,5 kg. Natomiast tak, to już jest czas na szampiona, druga połowa tego tygodnia, początek przyszłego, pewnie w większości lokalizacji. Na szczęście szampion dosyć dobrze nam się wybarwił w tym sezonie. Co do Retiona Prince'a, tutaj sytuacja jest może troszeczkę bardziej skomplikowana w zależności od danego bezpośrednio gospodarstwa, bo mamy też sygnały, dostajemy fotografie, jesteśmy w kontakcie z sadownikami. Sadownicy w tym roku również w kierunku tutaj Retiona Prince'a wykonywali zabiegi etafonem na 4-5 tygodni przed zbiorami i tam, gdzie był ten zabieg wykonany w wysokiej dawce, 250 ml etafonu na hektar, w zasadzie w dniu dzisiejszym skrobia jest rozłożona w 90% i tam ten zbiór powinien w zasadzie już trwać. Znowu w kwaterach, gdzie nie był stosowany ten zabieg, myślę, że Prince będzie do zbioru gdzieś w połowie przyszłego tygodnia. Oczywiście w zależności od wieku sadu, tego jaką mamy glebę i tak dalej, i tak dalej. Po raz kolejny tutaj napominamy sadowników, aby nie zgubiło ich to, że Prince może być idealnie wybarwiony, bo są również takie sady, gdzie jest wybarwiony znacznie lepiej niż w roku ubiegłym. Pamiętajmy, że ta odmiana wymaga tego, aby ją zbierać przy wysokiej zawartości ekstraktu, może nawet nie powiem, że wysokiej, ale optymalnej, 12-13 stopni Brix. Nie przy 10 stopniach Brix, kiedy to jabłko jest naprawdę bardzo ładne i przyciąga konsumenta, a z drugiej strony przy zawartości ekstraktu na poziomie 10 stopni Brix, to jabłko nie ma smaku. Pamiętajmy o tym, aby zbierać szczególnie Retiona Prince'a niezbyt wcześnie. Co o tym myślisz, Łukasz? Ja bym zwrócił uwagę, że przy odmianie Gala jej okno zbioru już się kończy. W zasadzie w większości rejonów Polski wiadomo, że każde stanowisko jest inne. Ta Gala powinna być już zebrana. Rozkład skrobi jest już praktycznie 90-100%. Należy pamiętać, że przejrzałe jabłka nie chcą dobrze leżeć w komorach. Ich możliwości do długiego przechowywania się bardzo znacznie ograniczają. Jeżeli chodzi o gruszkę, konferencję, sytuacja jest podobna. Można powiedzieć, że ona już powinna zostać zebrana, bo okno zbioru konferencji już się skończyło. To co niepokojące, w ostatnim tygodniu ciągłe opady deszczu przerywały sadownikom zbiory bądź utrudniały. Wilgotność była na bardzo wysokim poziomie. Podczas niektórych dni można powiedzieć, że zwilżenie liścia było przez cały dzień bądź przez całą dobę. Jest to istotne ryzyko wystąpienia chorób grzybowych. Marek, co o tym sądzisz? Zdecydowanie tak. Ostatnie kilka dni, można powiedzieć 7-10 dni, to są opady deszczu w większości rejonów sadowniczych w kraju, czyli tutaj aura nadrabia nam te niedobory wody, które silnie odczuliśmy w sierpniu. Sadownicy, biorąc pod uwagę ten niedobór rąk do pracy, starają się zrywać owoce również podczas opadów, w zasadzie nie mają wyjścia i dokonują takiego wyboru. Pamiętajmy, że w wielu sadach już w okresie letnim mogliśmy zaobserwować letnią formę szarej pleśni, czyli suchą zgniliznę przykielichową. Z tego powodu możemy spodziewać się problemów z szarą pleśnią podczas przechowywania jabłek czy też gruszek. Ta przekropna pogoda oczywiście determinuje znaczne zagrożenie ze strony sprawców powodujących gorzką zgniliznę jabłek czy też gorzką zgniliznę z gruszek. Oczywiście konferencję mamy już zebraną. To jest najważniejsza choroba przechowalnicza pochodzenia biotycznego. Jeżeli ta aura taka przekropna nam się utrzyma, co oczywiście wpływa na zmniejszenie efektywności zabiegów fungicydowych, tych dedykowanych ku przechowywaniu,
lub nawet niemożliwością wjechania przez kilka dni do sadu i wykonania zabiegu ochrony, bo są rejony, gdzie te opady naprawdę są intensywne i sadownicy muszą przerywać zbiory na nawet dzień, dwa, bo nie są w stanie wjechać do sadu i dokonać tego owocobrania, to wszystko będzie nam determinowało to, że zagrożenie ze strony chorób pochodzenia grzybowego wydaje się, że będzie dosyć istotne w nadchodzącym sezonie przechowalniczym. Pamiętajmy również o tym, że przy tym niedoborze, drastycznym niedoborze rąk do pracy, niestety, ale ten zbiór, ta jakość zbioru będzie na pewno różna. Trudno powiedzieć, czy będzie naprawdę zła, ale możemy się spodziewać dużo skaleczeń, wyrwanych szypułek, uszkodzonych owoców, bo to jest w zasadzie nieuniknione, jeżeli chcemy nadganiać tą szybkością tego zbioru. I tutaj znowu będziemy mieli duże zagrożenie ze strony mokrej znielizny, ze strony brunatnej znielizny. Także dobra ochrona zdecydowanie na tak, biorąc pod uwagę, jak kosztowne będzie przechowywanie owoców w nadchodzącym sezonie przechowalniczym, zdecydowanie zwróciłbym uwagę na to, żeby maksymalnie efektywnie podejść do tej ochrony, tak aby później po otwarciu komór chłodniczych jak największy odsetek owoców stanowiły owoce zdrowe. Po prostu nie stać nas na to, aby przechowywać owoce wątpliwej jakości, niezabezpieczone w sposób odpowiedni, które później będziemy zmuszeni sprzedawać już nawet nie na suchy przemysł, ale na mokry przemysł. Wobec tej aktualnej sytuacji pogodowej, Łukasz, jakie są zalecenia? Mamy możliwości do zastosowania fungicydów również pozbiorczo. Zgodzę się z Markiem, jeżeli już wstawiamy owoce, decydujemy się na przechowywanie owoców długo i mamy owoce super jakości, czyli decydujemy się ponieść te dużo wyższe koszty niż w poprzednich sezonach. Mamy dla Państwa ksedatanę. Jest to technologia do zastosowania pozbiorczego w komorach chłodniczych. Wpuszczamy dużą ilość mgły wraz z substancją czynną prymetanil. Dzięki takiej możliwości ograniczamy znoszenie preparatu przez wiatr, który występuje w sadzie. Nie mamy możliwości, że deszcz czy ta obecna pogoda, która występuje w sadach, spłucze na tą substancję. Wszystkie uszkodzenia spowodowane podczas zbioru, czyli jakieś przebite skórki owoców, zostają zabezpieczone oraz, co najważniejsze, jest to bardzo niska pozostałość substancji czynnej w owocach. Oczywiście, Szanowni Państwo, pamiętajmy również o tym, że stosując ochronę fungicydową w sadzie, nie jesteśmy w stanie dokładnie pokryć wszystkich owoców. Ta naniesiona ciecz, nawet biorąc pod uwagę dosyć wąskie korony wrzeciono czy super wrzeciono, nie jesteśmy w stanie pokryć całego owocu. Stosując zabiegi pozbiorcze, czy to prysznicowanie, ale w tym momencie rozmawiamy o zamgławianiu komór, te owoce są jednak pokryte doskonale fungicydem, niezależnie tak jakby od miejsca w skrzyniopalecie, od ustawienia skrzyniopale w komorze i tak dalej, i tak dalej. Także z pewnością jest to bardzo efektywna ochrona przy obniżonej pozostałości środka ochrony roślin.